To dzięki systematyczności zdobywam takie oceny w szkole, mam taką sylwetkę i codziennie nagrywam dla Ciebie filmy i codziennie mogę dzięki temu odhaczać moją listę zadań, dzięki której codziennie staję się lepszy. Jak widzisz, systematyczność to jest praktycznie najważniejsza rzecz w tym, abyś mógł rosnąć i się rozwijać. A najpewniej bardzo ją zaniedbujesz. Chcesz być dobrym w nauce, a uczysz się kilka dni przed sprawdzianem, a jak nie jeden dzień przed sprawdzianem, dzięki czemu masz słabe w tym oceny. Chcesz budować dobrą sylwetkę, ale czasami poćwiczysz, później jakiś czas ci się nie chce, później znowu poćwiczysz i w ten sposób nie masz efektów. Kiedy próbujesz nagrywać może filmy na YouTube, nagrasz może jeden i ci się odechce, bo to jest trudne. I sam wiem, jak to jest, bo to jest naprawdę trudna rzecz, ale trzeba się do tego przyłamać i to zrobić. Nie musisz mieć daru do niczego, żeby osiągnąć to, co chcesz. Wystarczy, że będziesz codziennie robił to samo. Codziennie będziesz odhaczał swoje nawyki, swoje rzeczy na liście zadań, które chcesz zrobić. I każdego dnia, zobacz, jak tutaj robiłem ostatnio. Wystarczy, że będziesz robić to każdego dnia i na pewno będziesz rosnął. Zobacz sobie na dwie osoby. Jedna osoba ma dar do tego, żeby grać na gitarze. Kupiła tą gitarę i chwilę tą zagrała, może 2-3 dni i jej się odechciało. Poszła grać na komputerze, przeglądać media, oglądać YouTube'a, inne takie rzeczy, które nie są związane z gitarą. A później znowu zagrała i tak co jakiś czas. Teraz zobacz sobie na drugą osobę, która codziennie siada i gra na tej gitarze. Próbuje nowych sposobów, próbuje melodii, próbuje tych ruchów palcami na niej, żeby nauczyć się jej jak najlepiej. To zobacz sobie, jaki progres osiągnie ta osoba po paru miesiącach grania na tej gitarze. W porównaniu do tamtej osoby, która raz gra, raz nie gra. No wiadomo, że o wiele lepszy. Więc zauważ, nie musi być niczym najlepszy, żeby osiągnąć to, co chcesz. Tak jak już mówiłem, wystarczy być systematycznym. Więc jakby systematycznym, mówiłem to już jeden raz. Wystarczy, że założysz sobie dziennik nawyków, albo codziennie będziesz robić listę zadań. Wygląda to tak, że bierzesz sobie tutaj, rysujesz, piszesz, co będziesz musiał zrobić. Na przykład trening, praca, granie na gitarze, nagrywanie filmów, nauka, inne takie. I każdego dnia, codziennie zaznaczasz sobie, czy to zrobiłeś, czy tego nie zrobiłeś. Jeżeli czegoś, powiedzmy, nie zrobiłeś kilka razy, tak jak ja tobie się zaraz przyznam, ostatnio to jest rubryka do czytania. Praktycznie w ogóle ostatnio nie czytałem. Trochę to zaniedbuję, ale w ten sposób wiem, że tego nie robię. Ale za to inne rzeczy wykonuję częściej. Więc czasami też trzeba zaniedbać niektóre rzeczy, żeby osiągnąć to, co chcesz. Na przykład, kiedy chcesz się dobrze uczyć, to musisz zaniedbać granie tą godzinę dziennie i przeznaczyć ją na naukę, albo na dłuższy sen, żebyś lepiej w ogóle pamiętał rzeczy i kojarzył w ciągu dnia. Więc jeżeli jesteś gotów poświęcać niektóre rzeczy i zmieniać się na dobre, usuwając złe nawyki i rzeczy, których nie chcesz robić, ale je robisz, bo są twoim uzależnieniem, to zachęcam cię, żebyś zasubskrybował ten kanał, bo staram się tutaj właśnie systematycznie wrzucać filmy, które z pewnością ci pomogą, a nie są one stworzone do tego, żeby robić jak najwięcej wyświetleń albo czegokolwiek. Żaden badziew, tylko staram się właśnie tobie pomóc na moim przykładzie. A jeżeli mnie jeszcze nie znasz, to naprawdę osiągnąłem duży progres w porównaniu do tego, jak żyłem powiedzmy 1,5 roku temu. Dlatego teraz staram się ciebie nauczać. Zachęcam cię do dołączenia na mój serwer Discord. Link jest w opisie. Jest tam więcej osób takich jak ja i tych, którzy chcą się rozwijać. I pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany. Zacznij dzisiaj, a nie jutro.